prawie 85 milionów złotych, włącznie z wykupem gruntów, kosztowała budowa 3,5-kilometrowego odcinka obwodnicy Brzozowa, wiodącego od skrzyżowania ulic Legionistów, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeszowskiej do Chumnisk. Konsorcjum, w skład którego wchodziło Miejskie Przedsiębiorstwo Drugi Mostów w Rzeszowie, Most Sopot i Polbud Pomorze, potrzebowało zaledwie roku na realizację inwestycji. To rekordowe tempo jak na tak duże przedsięwzięcie. Dużym wyzwaniem w ogóle było dla firmy czy firm uczestniczących w realizacji tego przedsięwzięcia? Generalnie powiem tak, że obawialiśmy się tej inwestycji, bo teren jest tutaj, jak widać, trudny i przy opadach deszczu to poza twarde trudno wejść, więc baliśmy się. Ale rok był sprzyjający i zima, i wiosna, i lato było sprzyjające, pomagało nam w realizacji tej inwestycji. No i była pełna mobilizacja. Chciałem dotrzymać słowa. Obiecałem przy wbiciu opaty, że za rok się spotkamy na otwarciu. Z poślizgiem paru dni się udało. Były jakieś problemy, które wystąpiły tutaj w czasie... Problemów mnóstwo jest. To codziennie były problemy, ale te problemy są do rozwiązania. My jesteśmy po to, żeby problemy rozwiązywać i udawało nam się te problemy rozwiązywać. Powiem szczerze, że dobrym takim fluidach ze strony pana marszałka, ze strony burmistrza, starosty. To jest ważne, jak wszyscy kierują się w jedną stronę, a nie każdy ciągnie do siebie. Także tu umiejętność tej współpracy była dobra i jak zwracaliśmy się o wsparcie, pomoc, to otrzymywaliśmy i dlatego ta inwestycja jest gotowa. Mówił pan, że jeszcze trzeba pewne rzeczy dopieścić. Co konkretnie zostało do zrobienia? Przede wszystkim same skarpy trzeba obsiać, one muszą być umocnione przy tym. No i uporządkowanie terenu wokół budowy, bo nie wszystko się jeszcze udało uporządkować. No, z grubsza jest to oczywiście zrobione, ale taka kosmetyka potrzebna i przede wszystkim jest tu dużo nasadzeń, dużo krzewów, 12 czy 15 tysięcy sztuk i one są w części już posadzone, ale będą one pielęgnowane przez cały następny rok i one będą uzupełniane, jak będzie taka potrzeba i one poprawią estetykę całej trasy. Jest gwarancja, że nie będzie napraw, nie będzie problemów technicznych przez ileś lat? 6 lat gwarancji daliśmy i mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych problemów i mam nadzieję, że jeśli chodzi o samą nawierzchnię, drogę, to nie powinno być problemów. Natomiast są skarpy, które w gruncie, które nie jest stabilny i one z nimi mogą być problemy przy tego, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Zakres prac obejmował również m.in. budowę mostów, przepustów, przejazdów gospodarczych, budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę chodników i ciągów rowerowych, wykonanie ekranów akustycznych oraz oświetlenia. Skorzystały na tym lokalne firmy współpracujące z wykonawcami. Zatrudniliśmy na okres sezonu, na okres budowy tej obwodnicy, zatrudniliśmy pracowników z Brzozowa i z okolicznych tutaj miejscowości. Projekt realizowany był z wykorzystaniem mechanizmu elastyczności w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2007-2013. Dla wykonawcy na pewno warunki przede wszystkim gruntowe były trudne. To jest ten problem, z którym wykonawca musiał sobie poradzić, najtrudniejszy chyba na tej inwestycji, dlatego że grunty trudne, wymagające wzmocnienia, zmienne, też konfiguracja terenu, nie jesteśmy na terenie płaskim, jesteśmy w terenie takim, który wymagał pokonania tych górek. Jesteśmy też w dolinie rzeki, także mówię, zmienność gruntów na pewno i trudne warunki gruntowe to był ten problem chyba największy dla wykonawcy. I to można powiedzieć, że jedna z najważniejszych inwestycji dla województwa w ostatnim czasie? Jedna z ważnych i myślę, że tak, można powiedzieć, że jest to na pewno jedna z najważniejszych. No. Wybudowanie obwodnicy rozładuje przede wszystkim ruch w centrum Brzozowa. Panie starosto, to oddanie obwodnicy rozwiązuje jeden z takich największych problemów komunikacyjnych i Brzozowa, i powiatu brzozowskiego? Ja myślę, że to jest jak najbardziej trafiona i dobra inwestycja, bo to odciąży ruch tutaj na terenie miasta, zwłaszcza na ulicy Mickiewicza. I to jest też istotne dla tych dwóch zabytkowych obiektów. Myślę o kolegiacie i o ratuszu. Piękna, fajna inwestycja i dobrze trafiona. I teraz jest na tyle samochodów, że jest ciężko w tej chwili było przejść przez Brzozów z jednej strony na drugą chodnikiem. No to nie szło przejść, było ciężko. Ma pan teraz, niech pan popatrzy sobie, jaki ruch tu jest na obwodnicy. Czyli dobrze, że ta obwodnica została wybudowana. Przecudownie.
przecudownie i każdy panu to samo powie, że naprawdę potrzebna była i tu nikt sprzeciwu nie robi, bo każdy chciał odciążyć brzozów, bo brzozów był przeciążony. A krajobraz się to zmienił? Przyzwyczaił się pan już do nowego? Pięknie wygląda. To jednak sprawa była z dawnych lat potrzebna. Tylko tak zawsze było, że następne lata, następne przekładanie nam, oj, z tego nie wychodziło nic. A teraz naprawdę, kogo by pan zapytał, w Brzozowie każdy zadowolony jest. Droga wojewódzka nr 886 stanowi bardzo ważne połączenie Rzeszowa z południowo-wschodnią częścią województwa podkarpackiego, a zarazem jest podstawowym szlakiem prowadzącym w Bieszczady. Obwodnica pozwoli zatem nie tylko odciążyć zatłoczony komunikacyjnie Brzozów, ale będzie również pełnić ważną funkcję tranzytową i turystyczną. Stworzenie nowego korytarza komunikacyjnego ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w szczególności dla powiatu brzozowskiego. Przez teren powiatu przebiegają bowiem ważne szlaki komunikacyjne w kierunku przejść granicznych z Ukrainą i Słowacją, a także trasy wiodące w Bieszczady, Beskid Niski i Pogórze Przemyskie. Kiedy ona decyzja była podejmowana przez zarząd, byłem wicemarszałkiem województwa i udało się rzeczywiście, aby ta inwestycja rzeczywiście ruszyła jeszcze w 2014 roku i w ciągu roku została sfinalizowana. Z tego powodu się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. No tak się moje koleje potoczyły, że w tej chwili jestem burmistrzem miasta Sanoka. Mam nadzieję, że za trzy lata pewnie spotkamy się przy obwodnicy sanockiej, która ma być budowana, ma być większa obwodnica. Finał tej obwodnicy ma być 2019 rok, no to dobre 3 lata. Czy poprawi to komunikację z Rzeszowem? No na pewno nie. Ułatwi, bo tak naprawdę gdyby była obwodnica sanocka, gdyby była obwodnica jest brzozowska, gdyby również była obwodnica omijająca te newralgiczne rzeczy przed Rzeszowem, te miejscowości, tak jak Boguchwała, Lutory, żeby do Boguchwały, prawda, była obwodnica, która ominie te dwie miejscowości, to nie ma dwóch zdań. To na pewno przyspieszy dojazd do Rzeszowa. W otwarciu obwodnicy brali udział między innymi marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie Maria Kurowska i Bogdan Romaniuk, przewodniczący Sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Borcz, starosta brzozowski Zygmunt Błasz, Janusz Draguła, wicestarosta brzozowski, Henryk Kozik, przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, burmistrz Brzozowa Józef Rzepka.